podzielimy się opłatkiem i złożymy sobie życzenia na święto Bożego Narodzenia i na cały nowy rok. Ale żebyście byli Państwo przygotowani do tego, co tutaj się ma wydarzyć, to musimy trochę poćwiczyć. Dlatego na początek poproszę eksperta. Więc na razie poćwiczymy bicie braku. No to na trzy, cztery, pojedynczo. Raz. Śladować. Ja wam pokażę na początku. I powtarzamy teraz. Ja mam można powtórzyć, bo nie zrozumiałem. To by było na tyle, myślę, że wszyscy potrafią klaskać i śmiać się. Chodzi tutaj o realizację tezy śmiech to zdrowie. Bawcie się dobrze. Gabryśka! Gabryśka! Sekunda, nie uruchamia się, moja druga. Kupiłem ci prezent, tylko tak, prezent nie jest z Biedronki, tylko z Lidla, bo tam była promocja. Żeby nie było, że ja. Nie kupiłem nic. Prezent nie kupiłeś? Tak. Nie nosi mi mnie. No. Kupiłem. Normalnie w wiadomościach wczoraj słyszałam, że normalnie Polaki nie czytają. Ja mam dla ciebie patrz. Jest na bieżąco. Kurde. Nigdy sobie takiego nie wymarzyłem. Dobra, a w ogóle tak, wiecie, bo święta są po to, żeby się cieszyć, żeby dostać prezenty, nie? Ja też mam dla was prezent. Chrupki. No co jeźdźcie chrupki, oglądajcie i się bawcie dobrze. Chodź Maria, my już idziemy do domu. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym więzieniu. Dziś nasi więźniowie przedstawią dla Państwa jasełka. Oczywiście proszę się nie bać. Dla bezpieczeństwa ja również zagram w tym przedstawieniu. Hed, daleko. To było bardzo daleko. Pod wędleją chyba. Józef chodzi, szuka miejsca dla swojej żony. Ale przemian utrudzą. Nigdzie nie ma miejsca. Spróbuję u gospodarza. Gospodarzu! Witaj, Józefie! Gospodarzu! Tak, tak, that's me, gospodarzu. Gospodarzu, open the door! Oczywiście, będzie lepiej słychać, nie? No, oczywiście, no. Witaj, Józefie. Witaj. Potrzebuję nocnego dla mojej żony. Mój dom to nie jest miejsce dla biedaków. Skorzystaj z krzaków. Zamknę za tobą.